Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. No dobrze, taki szybki strzał, kurczę, wybacz. Witam cię, detailingowy dziadzia. Kencode, Iwo. Na opony. Często padają pytania, kurczę, jak to się będzie zachowywać. Już ci mówię, jeżeli chodzi o aplikację, rewelacyjna. Nasączasz kostkę, czyli stronę gąbki, wiadomo. Dajesz jakieś, za to mizera, 4 do 5 strzałów na ten balon, co widzisz. Rozprowadzasz i później szybko w miarę takim mocnym dociskiem, żeby wbić w oponę. Następnie odpuszczasz docisk i tylko szybkie ruchy, tak jakbyś docierał i się produkt wyrównuje. Rewelacyjnie. Jeżeli chodzi o aplikację, banał, wykończenie satyna z bardzo fajnym wykończeniem. Kurczę, muszę powiedzieć, że siedzi to fantastycznie, naprawdę. Mam nadzieję, że na Wolwiaku zimę przeżyje.
No dobrze. Minął sezon zimowy. Przejechane kilometry, kurczę, no wyświetlić się na dole ekranu. Oczywiście nie jest to spory przebieg. Powiedziałbym nawet, że znikomy. Tak, jeżeli chodzi teraz o Iwo na oponach, słuchaj. Wszędzie siedzi, tak jak widzisz. Siedzi, wygląd opony. Tutaj, gdzie... Wiesz co? To jest opona, którą próbowałem... na której jest powłoka i próbowałem ją zabić. Czyli wjechałem tu starym mycie z trowelsem 1:1 do bólu. No i tak naprawdę no ta granica się już zamazała, można powiedzieć. Tu jest trochę lepiej, ale tutaj to już prawie, że do zera. Kolejne opony. I to mamy opona. Ta będzie z lewej strony. Auta. Strona kolejna lewa i tu już bez użycia tara wygląda to o niebo lepiej. Jeżeli chodzi o samo oczyszczanie, super, naprawdę, bardzo fajnie. Brak takiego poślizgu, można powiedzieć, że mam wrażenie, że na oponie jakby nie było zabezpieczenia, ale siedzi, tak jak widać i tutaj widać to doskonale. Idealnie. Wygląd opony troszeczkę jaśniejsza, jest taka totalna satyna. Bardzo ładnie. Teraz tak, odcięcie jest wyraźne i to mamy... tu mamy co? O kurczę, tu zajechałem na prawą stronę, czyli źle. To, tu. No nieważne. Tu jest lewa. Podobnie. Podobnie, tam gdzie nie użyłem tara, jest idealnie. Teraz tak, jeżeli chodzi o Iwo, rewelacja. Zabrudzanie się, oczywiście, że tak, no brudzi się, no tak jak przy każdej powłoce. Tutaj przy tych oponach pierwsze mycie brud naprawdę solidny, drugie mycie i można powiedzieć, że było, no jeszcze coś się pojawiło, przy trzecim już naprawdę było czyściutko, także nieźle. Jeżeli chodzi o produkt na opony, również rewelacja, polecam. Tak naprawdę widzę tutaj, że tworzy tak samo barierę elegancką, jeżeli chodzi o zabezpieczenie i prawdopodobnie śmiało można pchać na ten, bo nie sprawdzałem, na tę powłokę dressing. Oczywiście pewnie nie posiedzi tyle, ile mógłby posiedzieć na oponie, która nie ma powłoki, ale tak czy tak myślę, że uzupełniać warto. W ogóle z tych powłok, które teraz testowałem, to ta jest taka najbardziej, można powiedzieć, że taka najdelikatniejsza. Ona podjeżdża mi pod powłokę, która będzie przed zimą, która jest moim królem, jeżeli chodzi o powłoki na opony. Tamta jest typowym produktem na opony i ta daje mi podobny efekt. Naprawdę. Bardzo przyjemna. I jeżeli chodzi o mocne nasycenie, jeżeli chodzi także o wygląd o czarnej opony, ciemnej opony, no tutaj FX miażdży wszystko. Naprawdę. FX siedzi fantastycznie. Jeżeli chodzi o satynę, nie wiem, czy widziałeś już, czy nie widziałeś. Nieważne, nie będę wspominał. Tutaj jest naprawdę przy Iwo, jest bardzo dobrze. A jeżeli chodzi o powłokę, która moim zdaniem jest takim królem na opony, pojawi się w listopadzie przed zimą. Właśnie po to, żeby pokazać Ci, że warto zarzucić taki produkt, kurczę, na oponki. I osobiście, jakbym nie testował dressingów, zapomniałbym o nich. Wjeżdżałbym z powłokami. Tutaj powiem Ci, że jeżeli chodzi o Iwo, no nie do końca jest tak permanentnie, jakbym chciał. No jak to Iwo? O właśnie, jest to taka, można powiedzieć, taki sealant. Miękka, szybka powłoka. Nie jest to dla mnie powłoka, jest to bardziej sealant, ale robotę robi taką, jak powinny robić. Naprawdę, bardzo fajne. Zimę, myślę, że na... raczej zimę. Przeżyję na każdym aucie, to nie ma tematu. Ile byś przebiegu nie robił, nie licz tutaj na jakąś hydrofobowość, nie ma opcji. Co jest fajne, że zarzucasz taki produkt i uzupełniasz sobie na mokro, na przykład Gionem Express. I latasz, stary, i latasz, i oponka masz, jak to mówi mój teść, sika la fond. No dobra, słuchaj, kolejna powłoka, kolejne potwierdzenie, że tak naprawdę w sumie każdą powłokę, można powłokę, sealant, położyć na opony. I będę powoli wrzucał właśnie co jakiś czas produkty na opony. I myślę, że zrobię film po tej powłoce, która będzie w listopadzie, zrobię film, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o powłoki na oponach, jak ja to widzę i czy warto się w to pchać. Hej!